Cześć, witam was serdecznie, z tej strony Patryk. Dzisiaj mamy 25 czerwca i zaczynamy żniwa. Chyba zaczynamy żniwa, jedziemy zobaczyć na pole, czy uda się dzisiaj zacząć. Dzisiaj i jutro straszne upały. Jakiś czas temu wykonywaliśmy zabieg dosuszania trawy. I myślę, że dzisiaj na tym pierwszym polu, gdzie ta trawa była trochę słabsza, jest więcej takiej stojącej trawki, powinno nam się udać i to pole wykosić. Łukasz pojechał już przede mną. Dobra, wyjeżdżamy z headerem, a ja sobie jadę samym kombajnem i zobaczymy, jak to będzie szło. Powiem wam, się trochę obawiam, bo kostrzewa jest taką dość cienką, wątłą trawą i boję się, jak sobie kosa da z tym radę. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Jakoś powoli to ukosimy. Mam u siebie około 4 hektarów. Jakby dobrze szło, to jeszcze na usługach 15 km dalej jest 7 hektarów kostrzewy do koszenia. Mam nadzieję, że będzie szło dobrze i na usługach też kolejne 7 hektarów zrobimy. Musimy uważać tym kombajnem na tych swoich polach, wszystkie je rozpoznać, bo pierwszy raz będziemy kosić na niektórych polach. Jeżeli chodzi o linie energetyczne, bo z rozłożonym zbiornikiem kombajn ma prawie 5 metrów, czyli jest dość wysoki, a niektóre linie, niektóre zwisy, nie wiem, czy tutaj zauważycie, no pewnie tutaj widzicie, są naprawdę bardzo nisko i to jest tak zrobione na odpierdziel. Nawet dwie linie u siebie na nowej dzierżawie muszę zgłosić, bo są za nisko i tam nie przyjadę kombajnem, nie ma nawet takich szans. No ale no niestety tak to jest, niby no, nowa linia, zrobiona na nowo, a popuszczona z takim zwisem, że jest na wysokości 4,5 metra, a bodajże powinna być minimalnie na 6 metrach. Trzeba to zgłaszać. Droga wąższa niż kombajn, no ale do tego już się powoli przyzwyczajam, bo niestety te dróżki poboczne na wioskach, nawet jeżeli asfalt, to są naprawdę bardzo, bardzo cieniuśkie. I tutaj nawet nie ma co jechać z tym headerem, bo tu kombajn ledwo, ledwo co się mieści, a co dopiero jeszcze header, który ma całkowitej szerokości ponad 6 metrów, bodajże 5,4 w kosie. Ogólnie trawa, byłem z wami na trawie dawno, jeszcze przed opadami albo tuż po pierwszych opadach, to wyglądała tragicznie, a potem wam powiem, że to się wyrobiło i wyrobiło się naprawdę bardzo fajnie się wyrobiło. O, tu po prawo mamy facelię, po lewo też mamy facelię, też to nie najgorzej wygląda, rekordów nie będzie, ale plon jako taki być powinien. Trawa, zobaczymy, nie ma co gdybać, miejmy nadzieję, że dzisiaj, jutro będzie dobra, bo przyjdzie burza w czwartek, a może przyjść burza w czwartek, no i trawy nie będzie, bo trawę nam wymuci. Kukurydza już się zwija i dalej sucho. Chwila było mokro, teraz dalej sucho, nic nie zrobimy, także skosić trawę i niech pada, nie ma co narzekać. Dzisiaj nagram mam z tego pierwszego część pola, z pierwszej części pola filma, może jutro z drugiej części, jak już trochę się wprawię. Też mam chłopaka, który będzie się uczył, dzisiaj nawet robi kurs na kombajnistę. Wcześniej jeździł tutaj po rewizonem jakoś bez kursu, a teraz robi sobie też kurs, żeby mieć już te wszystkie wymagane papiery. Aczkolwiek kurs nie jest do końca potrzebny, jedynie chyba jest wymagany, aczkolwiek tu się mogę mylić, nie jestem tego pewny. Jeżeli coś by się stało, to lepiej jak ten kurs jest, bo tak do poruszania się po drogach ten kurs potrzebny nie jest. Dzisiaj chyba przyjedzie, no zobaczymy, muszę zadzwonić do Roberta i go się spytać, czy dzisiaj po tym kursie, bo miał mieć kurs o 12, mamy godzinę 13.30 bodajże i zobaczymy, czy jeszcze dojedzie, żeby się też trochę pouczyć. Będziemy się oboje uczyć, bo ja się uczę i on się uczy. Z tym headerem jeszcze nie kosiłem i zobaczymy, jak to będzie szło. Jeszcze kawałek do tyłu niech cofnie. Tutaj się szczepimy na takim, nie cofnął, skrzyżowaniu. Dobra, możemy się tutaj podczepić. Zmniejszamy obroty.
kończymy jakiś mądrzejszy bieg na to podjeżdżanie. Dwójeczkę powiedzmy. No i podjeżdżamy. Kilka razy poćwiczyłem na sucho. O, odbezpieczone. Zobaczymy, czy mi to... Chyba mi nie wyjdzie. Kurde, źle się ustawiłem, widzicie? Chyba jak w tamtym trzeba się ustawić. Za jakiś czas pewnie dojdzie się do wprawy, ale to kilka, kilkanaście, aż i kilkadziesiąt razy. Trzeba będzie ten header podczepić. O kurde. Dobra. No i mamy header. Z małymi problemami, bo z małymi. Teraz Łukasz mi to zabezpieczy. Zaraz poczekajcie, odjadę kawałek. Założę wałek. Dobra. Opuścimy go. Wałek też pierwszy raz zakładany, musieliśmy dobrze przesparować, trochę szczotką go oczyścić. Teraz już nie najgorzej wchodzi. Nie zawsze, czasami tam nie pasuje klin dobrze, ale to też musicie wyrobić, bo to jeszcze nie chodziło, jakiś czas stało. O, nawet wszedł ładnie. Dobra, teraz podłączenie hydrauliki. Hydraulika jest na szybko, złączę, wam pokażę. No chciałem pokazać na filmiku. Jak się podczepia. Tutaj jak widzicie, szybko złączę. Wszystko w jednej kostce. No nie obracaj tego, tak jak teraz. Tak. No to odwrotnie. Naciskamy i mamy, podczepiamy jeszcze elektrykę, no i możemy jechać. Jak widzicie, objechałem już raz dookoła. Wydaje mi się, że kompa jest nie najgorzej ustawiony. Musieliśmy jeszcze przysłonić bardziej wentylator. I kosa ma ciężko, tak jak mówiłem, tu bardziej mam pasek taki dziadowski założony, bo nie miałem gdzie kupić. A się okazało, że nie ma tego paska w kombajnie. Włączamy automat. Trzeba jeździć powolutku, ale się utnie. I tak myślałem, że będzie jeszcze chyba bardziej. Jedziemy, kosimy. Zobacz, w zbiorniku już mamy tyle trawki. Wydaje mi się, że plon będzie nie najgorszy. Trzeba powolutku jeździć. Jest dużo jeszcze zielonego na spodzie. W kombajnie trochę spadają obroty w mocarni, jak wejdzie taka kupeczka większa. No ale na to nie mamy wpływu. Kosimy. Tutaj najgorzej jest właśnie na przejazdach, gdzie ten wieciągnik trochę dogniótł. Tutaj pewnie wszystkiego nie dokosimy. Ale teraz jeszcze sobie ustawimy automat na trochę mniej, trochę niżej na tej ścieżce, żeby to wszystko ładnie tutaj złapać. Jeszcze o, trochę do przodu. Zobaczcie, tutaj ta trawa leży. Pod spodem jest trochę zieleninki. No na to nic nie poradzimy. Tam oprysk nie dotarł. Ale jako tako to idzie. Powolutku trzeba jechać. Nie wiem, co się stało, bo wczoraj montowaliśmy kamerę i chyba coś rozłączyliśmy. Nie pokazuje mi dzisiaj kombajn szybkości. Ale to już bez tego sobie poradzimy w dniu dzisiejszym. Już nie mam czasu, żeby tego ogarniać. Wolę sobie to pole na spokojnie dzisiaj skosić, a jutro drugie. Łukasz pojechał po przyczepę, bo zbiornik się dość szybko zapełnia. A
ruszamy sobie powolutku, jak widzicie, naprawdę powolutku kosimy, nie ma co się spieszyć, jesteśmy na swoim polu, chcemy zebrać jak najwięcej, jak najlepszej jakości, czyli jak najczystszego ziarna, żeby było jak najmniej tego czyszczenia, bo to w trawie najgorsze jest właśnie to czyszczenie. Jeżeli chodzi o plon, to w fazie przyczepy to będę już wam mógł powiedzieć, ile takiego ziarna, co prawda przed oczyszczeniem, no ale po oczyszczeniu to plewki odpadają, które są bardzo, bardzo lekkie, ile takiego ziarna jest. Jak widzicie, słomycz to też, no siana, bo to jednak trawa, też jest sporo. Było to takie dziadostwo, niziutkie, ale się fajnie zagęściło. Ta druga dawka RSM zaczęła działać trochę później, bo była opóźniona. No i zrobiło trochę się tej masy. Także ktoś, kto będzie tutaj to zbierał, trochę belek nakręci. Zobaczymy, kto będzie chętny. O, widzicie, kombajn dostaje powolutku, trzeba naprawdę jechać. Nie ma co się spieszyć, to jest kosa 5,40, także i tak tego pola obywa. Dzisiaj sobie spokojnie to ukosimy. Jutro drugie pole i mamy fajran u siebie. Będzie trzeba zmienić, bo dzisiaj dostałem pasek oryginalny od Schumachera, bo ten jest trochę dłuższy właśnie chyba. No i już jak trochę szybciej, to zaczyna nam się ślizgać. Kombajn czyści, mi się wydaje, że bardzo ładnie. Bez zbędnych ustawień. Zasłonięte wentylatory, minimalne obroty wentylatora. Trochę przetworzone bardziej sita niż na początku. Wydaje mi się, że wylatują praktycznie tylko plewy, pojedyncze ziarka, a do zbiornika leci naprawdę czysty, fajny towar. Także jestem zadowolony. No w porównaniu do Bizona to chyba bajka. Jeszcze przyjedzie kolega, który tak jest z rejonu Chłodawy, Grabowa, gdzie grabów w latach 80. poprzedniego wieku był zagłębiem trawy i największym producentem trawy w całej Europie. Teraz tamtej trawy też jest tak bardzo dużo. Ta trawa jest tradycjami i poprosiłem go, żeby podjechał, jeszcze zobaczył dokładnie. Ja też takiego doświadczenia z tymi trawami nie mam. Czy można jeszcze może coś zmienić, bardziej puścić te wiatry, czy już jest ok? Mi się wydaje, że jest nie najgorzej, ewentualnie trochę wiatr będzie trzeba zwiększyć, no ale przyjedzie Błażej, ocenimy, zobaczymy, jak to wygląda. Jak widzicie, bardzo powoli kosimy i takie kubki się robią. Jak ta kubka wpadnie, no to niestety, ale... Niestety, no ale kombajn... Mocarnia trochę dostaje po dupie. Ale jest dużo zielonego pod spodem, tak jak mówiłem, i nie ma co się dziwić. Jak się weźmie jeszcze siano w rękę, no to czuć wilgoć. Ziarka według mnie suche, przyjedzie zaraz wilgotnościomierz. Jak wysypiemy pierwszy zbiornik, to może nie cały zbiornik, bo też nie chcę, żeby tutaj nam to gdzieś stanęło, się okazało, że nie chce się wysypywać. Jak wysypiemy to, co mamy w zbiorniku, to sprawdzimy, jaka ta wilgotność jest i czy ta trawa nadaje się do koszenia, czy się jednak jeszcze nie nadaje. Ogólnie wam powiem, że jestem zadowolony i z koszenia, i z samej trawy, bo jako tako to idzie. Bałem się tego, bardzo się bałem. Wczoraj jeszcze się zastanawiałem, takie myślami się biłem, czy jeszcze czasem nie wziąć pokosówki i nie zrobić to starą metodą, ale mówię, zaryzykuję, zobaczymy, może się uda, będzie jakaś oszczędność i też łatwość tego zbioru, no jednak wspina się kosi przyjemniej. Pierwsze osoby już w okolicy wyjechały z desykacją, z glifosatem. Ja u siebie ten zabieg też najprawdopodobniej będę wykonywał w tym roku ze względu na kombajn i na to, że go chcę puścić na usługi. A zboże dojrzewałem bardzo szybko i te rzepaki z zbożem się pokryją. Nie chcę 15 razy przekładać stołu do rzepaku i zakładać, aby odejmować. Tylko jak przyjdzie pora, ale to jeszcze troszkę, jeżeli chodzi o mój rzepak, jak przyjdzie pora, ususzyć go i go zebrać jak najszybciej. Oczywiście w desykacji jedna najważniejsza zasada, którą zawsze powtarzam, lepiej dwa dni za późno niż dzień za wcześnie. I to zawsze. To nie ma co się spieszyć. Tak jak u mnie jest jeszcze naprawdę zielenina. Ja się dziwię osobom, które już desykowały. Ewentualnie mogły to desykować osoby, bo ja nie widziałem tego rzepaku, który był desykowany. Myślę, że desykowały osoby, które odpuściły sobie zabieg na płatek albo zrobiły coś po taniości, typu jakiś sam tebukonazol, może sam prochloraz, czy jakiś difenokonazol.
nie wiem, trudno powiedzieć. No i ten rzepak po prostu nie ma tego efektu zieloności, który daje nam w strobie uryna. U mnie na jednym z pól, gdzie tak trochę jest niżej, duża część pola jest tak nisko usytuowana, to naprawdę jeszcze taka zieleń, konkretna zieleń, tu już zaczyna się lekko przebarwiać, ale jeszcze myślę, że chwilkę czasu do desykacji mamy. O, i tutaj, gdzie trawa jest ładna, jakby była ładna całość, to powinna być właśnie taki widok, czyli taka lega jak tutaj. Taka trawa najlepiej sypie. Ona się położyła, bo gdyby się położyła przed kwitnięciem i przed zawiązaniem, to może tej by nie sypała, bo by mogły być puste kłosy, ale ona się położyła już po przekwitnięciu, już po prawie że nalaniu tego ziarna, także jest taka trawa daje najczęściej najlepszy plon. Myślę, że wrócimy, no i będzie trzeba sypać. Trochę jest wiatru, to ciekawe jak to będzie się sypało. Może wam pokażę jak pokosy wyglądają, ale pokosy dość fajnie i mi się wydaje, że tego siana tutaj ktoś sobie zbierze naprawdę sporo. A ja może zbiorę sporo ziarek, zobaczymy. I to jest to moje gorsze pole. I mam jeszcze drugie, na które was nie zabierałem. Tutaj mam hektar 80, tam mam 2,30 bodajże. I tam na większości pola mamy coś takiego. A była tam na początku słabsza, a potem się naprawdę fajnie bujnęła. Widocznie tam na tamtym polu jest trochę lepszy podkład. I to się fajnie zagęściło i wyrównało. I dlatego dzisiaj ta słabsza trawa właśnie tutaj na tym polu, a jutro będziemy robić tą lepszą. Niech jeszcze jeden cały dzień sobie dotknie. Jutro spokojnie po południu, w największy taki skwar, jakaś 14-15 wyjedziemy, tak żeby do wieczora sobie spokojnie to skosić. I dziękuję wam za takie fajne przyjęcie tego filmiku z ostatniego z kombajnu. W tej chwili było, jak dzisiaj to nagrywam, chyba 90 tysięcy już wyświetleń. Mój osobisty rekord, jeżeli chodzi o takie vlogi, gdzie coś ja nagrywałem. Jestem bardzo zadowolony i daje to dużo motywacji, tak jak już wam kiedyś powtarzałem, tak jak dzisiaj powiem. Takie coś daje dużo motywacji do tego, żeby nagrywać i dzielić się z wami swoimi pracami, jakimiś spostrzeżeniami, jakimiś radami, jeżeli coś mogę pomóc. Tutaj teraz myślę, że główna zasługa to nie moja, a Fenda, no ale ważne, że jakoś to się fajnie odbiera i maszyny gospodarstwa się podobają. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu będzie jakiś nowy nabytek do gospodarstwa, jeżeli tylko zdążę jechać zobaczyć i to zakupić, bo czasu nie ma w ogóle czasu. Dni to zlatują tak. Także ten czas naprawdę płynie bardzo szybko. Ale jak zawsze, ale ja powiem wam, że naprawdę czasami już jestem zmęczony tym, ile tego się dzieje, ale jakbym nie miał co robić, to chyba bym popadł w depresję i by było jeszcze gorzej. A jak tak jest cały czas do roboty coś, to człowiek nie myśli i to wszystko fajnie upływa, czas mija, nie ma nawet co się zastanawiać i mieć głupich myśli, tylko trzeba działać, iść do przodu. Powiem wam jeszcze w tamtym roku, jak w tamtym roku tutaj kosiłem na tym polu, też były to buraki, są drugi rok rzędu, taka praktyka, nie wiem czemu. I skosiłem na pokos, jeszcze nie mogłem się pod poskosówką zwykłą, bo też była lega jak cholera, bo przeazotowałem w tamtym roku trawę. I był dzień zbioru i przyszła taka burza, ale to naprawdę konkretna burza, z której nie było opadu, a był tylko wiatr i 80% mojej trawy było w burakach u sąsiada. Wyciągaliśmy trochę, żeby potem nie miał problemu z kopaniem, ale i tak przy kopaniu tej niestety tej trawy tam było sporo, bo wszystkiego nie wyciągnęliśmy. No a wiadomo, jak poleciało ze sąsiada trawa, pół było ścięte, a pół z tego co zostało to 80% poleciało, no to już plonu nie mieliśmy. Niestety plonu już dobrego tutaj nie mieliśmy. Ale i tak średnia wyszła nie najgorsza. O, nie wiem czy widzicie tam od dali, Łukasz jedzie ze Sławką. Pożyczona od sąsiada, dobrego kolegi Łukasza, pozdrawiam. Też uważam, że
trzeba z sąsiadami dobrze żyć. Jeżeli oni czegoś potrzebują, ja tam jaką maszynę, jeżeli ktoś potrzebuje, tylko i mogę pożyczyć, staram się pożyczać. No i dzięki temu, jak ja czegoś potrzebuję, większych problemów od tych osób, z którymi dobrze żyję, bo jak wiecie, no może ze wszystkimi to nie da się dobrze żyć, ale warto sobie pomagać i warto na swojej wiosce w okolicy mieć takie osoby, bo nie sztuka mieć wszystkie maszyny, ale jeżeli jest taka pomoc sąsiedzka, możemy coś tam się wymienić, pomóc, no to jest super sprawa. I tutaj przyczepą mi właśnie Łukasz pomaga, być może podpisałem teraz umowę z agencją też na PROW, też tam mam przyczepy złożone, no zobaczymy, czy je będę kupował, czy nie będę kupował tych przyczep, no to w przyszłym sezonie już pożyczać może nie będę tak musiał, a tylko się ewentualnie wspomagać przyczepami. Powiem wam, że im dłużej teraz koszę, tym jest chyba suszej, bo to słońce pali i lepiej to wszystko. Nie wiem, czy kosa nie stanęła, tak jakoś mi się dziwny dźwięk wydawał. Chyba stanęła kosa. No i mówiłem, no co jakiś czas staje, ten pasek już jest 2-3 razy stanął, no już jest po pasku. Idziemy. W zbiorniku już jest naprawdę sporo tego ziarka. Podejrzewam, że widzieć nie będziecie jakoś dobrze, bo jest z tyłu ciemno, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dość ładne i czyste. Dobra, Łukasz jedzie, to może jak już podjedzie, to wysypiemy. No zobaczcie, jak jest skoszone. Naprawdę mi się podoba. Ale ile tu na dole jest tej zieleniny. Jest od cholery. Także nie ma co się dziwić, że kosa potrafi stanąć. Tym bardziej, że na początku trochę za szybko pojechałem. Zanim zauważyłem, że spaliłem już pasek, no to już było. O, widzę, że jeszcze mogę się co? Przykręcić. Klepisko, bo trafiałem się nie do młoty. O, jest Maksiu, który wygonił nam bociana. A, już czuję ten pasek. Tu jest najgorzej, bo tutaj się dostaje jakoś mi ta słoma. Trzeba to jakoś chyba przemyśleć. Inaczej i kosić, żeby ta strona nie... O. Dobra, wysypiemy. Mamy wilgotność ściomierz. A może weźmiemy próbkę? Weźmiemy próbkę i zbadamy. Tutaj chyba kostrzewy nie ma. Czy jest kostrzewa? Siemię, gorczyca, soja, pszenica, kminek, kończyna, rajgras, wieflina, kostrzewa. Kostrzewa czerwona. Jest kostrzewa, no ja nie wiedziałem. 18 mm. Czyli musimy nasypać dwie takie miareczki. Raz. Dwa. I zaraz dołożę ten napój do tyłu. Instrukcja tutaj. Tu się bałagan już robi. Dobra, gnieciemy. Zasławka podjeżdża. My testujemy. Otwieramy. Rurę. Witajcie ponownie. Wysypujemy już drugi zbiornik. Przy pierwszym były problemy, przy tym też będą problemy. Mimo tego, że podnieśliśmy klapę zbiorników, przy pierwszym zbiorniku nie były podniesione, zapomnieliśmy o tym, to już była totalna masakra. Teraz trzeba lekko tam żgać, niestety kijem. No i powinno powoli nam lecieć. Założony taki worek, o, żeby ładnie leciało. O,
Teraz bardzo ładnie leci. Super. Leci słabo. Zbadaliśmy wilgotność. Wilgotność wyszła na poziomie bodajże 18%, czyli trawa jest dość mokra. Ale decyzja, że nie czekamy z tego względu, że w czwartek ma już być chłodniej, ma być załamanie. W niektórych pogodach pokazują burze. Kolega ma tutaj blisko mnie na tej samej wiosce suszarnię taką podłogową, idealną dla trawy. I my u tego kolegi sobie wysuszymy na spokojnie. Trochę więcej kosztów, ale chociaż mam tą gwarancję, że zbiorę tą trawę. A boję się, po prostu się boję, w tamtym roku mi wywiało cały hektar. Część potem zgrabiałem, jakoś robiłem, ale to już była tragedia. No i boję się, chcę to zebrać, nawet lekko wilgotne, kombaj daje radę. Zmieniliśmy też pasek, bo przyszedł pasek oryginalny teraz. Taki trochę lepszej jakości niż ten z Sanoka czy tam 100 mila. I idzie to już przyjemniej, można jechać trochę szybciej i co ważne, kosa nie staje, bynajmniej do tej pory jeszcze nie stanęła. I kolejna ważna sprawa, tak jak nie było szybkości kombajnu, tak jest, po prostu chyba się zerował komputer i nie sczytywał. Zrobiłem kalibrację na szybko, jak właśnie stanąłem, wymienialiśmy pasek, no i już szybkość jest, wszystko jest, także jest dobrze. O, widzicie, trawa teraz naprawdę ładnie leci, lekko trzeba tylko szturknąć i już wylatuje. Za pierwszym razem to była masakra, z 20 minut wysypywaliśmy, ale w tej chwili już widzę, że jest dobrze. Ten worek nam się trochę rozkiełbasił i trochę blokuje, no ale jakoś leci, będzie trzeba go poprawić. Z tego pola powinna być prawie cała ta przyczepka, to jest dyszka, dziesiątka, to jest 2 tony trawy, może, no 2 tony, powiedzmy, 2 tony trawy może będą. Jak zobaczymy, zważymy, to będziemy widzieli. Jeszcze jeden zbiornik powinniśmy mieć, taki jak teraz, nie jakoś bardzo pełny. Ruszymy może trochę do przodu. Chyba wyleciało prawie wszystko. Czy tam jeszcze szturka? Szturka jeszcze? No ale to praktycznie prawie wszystko, naprawdę szybko to poszło. Trzeba poczekać, muszę zrobić. Kupa trawy tam została i potem zleci w pole. A dobry kilogram. A przyczepy chyba nie będzie całej. No ale już jakaś kupka tej trawy jest. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że coś widać. O, teraz jest suchsza z tego drugiego. No i dość ładna, gruba trawa, mi się wydaje. O, dobra, zatrzepaliśmy. Lepiej teraz leci. No dużo lepiej leci. Ale i tak jeszcze blady ma. No bo jest jeszcze mokra. Tak zostawało. Przejazdów i koniec. No. Połóżcie gdzieś tego. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, obroty. Na tym pasku już lepiej chodzi. Dużo lepiej. Jeszcze muszę ustawić agresywność opuszczania, bo za wolno opuszcza. Ale nie chcę mi się teraz tego szukać w instrukcji. Trawę do ogródka na swój trawnik, no to taka strzewa się jak najbardziej nadaje, to jest gazonówka, także taka typowa trawa również na trawniki, również do mieszanek jakichś tam pastwiskowych czy kośnych, szczególnie na jakieś słabsze gleby i te o niższe piętro, bo to nie jest wysoka trawa, jak widzicie, rośnie kawałek za kolano i to wszystko, ale to bardzo zagęszcza ruń, jest to odmiana rozłogowa, która z rozłogów nam się rozrasta.
to jest bardzo stara odmiana, jedna ze starszych. Znaczy nie mam pewności do końca, czy to jest Aretha, trochę młodsza, która tam miała złoty metal na Polakrze którejś, około 2000 rocznika, czy to jest Reda z 60 bodajże 6 czy 4 roku. Bo jak się okazało, sam nawet hodowca chyba pomylił i teraz nie wiadomo, czy to jest ta odmiana, czy to jest ta odmiana. No ale to jest z tych starszych odmian, które się tak nie osypują jak te nowsze odmiany. No i jeszcze dość wydajne. O, tak jak tutaj mamy słabszą, no to już możemy sobie przyspieszyć. Idziemy. Dobra, chyba kończę, bo i tak już się nagadałem tak długo, że będzie z tego trzeba powycinać sporo, bo i się powtarzałem i gadałem głupoty. Jutro nagram kolejną część. Jutro będzie Robert, który będzie się uczył, to trochę z nim chyba nagramy. No i co? Dzisiaj wysyłam to do Kacpra i mam nadzieję, że wrzuci to jak najszybciej, żebyście mogli sobie to na bieżąco oglądać. Do następnego. Cześć, na razie. Pożegnaj się. Na razie.